Witam. Tym razem pióro używane i to mocno Pelikan, model pura. Kilka lat był przez kogoś używany dość intensywnie, co widać. Pióro jest metalowe, lakierowane. I takie są skutki nieuważnego obchodzenia się z metalowym lakierowanym. Piórem. Tu będziemy mogli je obserwować na zbliżeniach, lakier poodpadał, drobne wgniecenia, no nie znam poprzedniego właściciela, ale dziurki powgniatał niezłe. Klips jest bardzo płaski, takie lekkie wgłębienie w skówce, natomiast u góry widać jak jest zamontowany, troszkę się tam wgłębia do środka. Drugi koniec ma taką końcówkę sugerującą, że to napełnianie tłokowe, no nie jest to pióro na naboje i konwertery. Stalówka stalowa, tutaj grubość F na brzegu uwidoczniona, spływak nawiązujący do pływaków z lat 70., jeśli dobrze kojarzę, No sekcja metalowa i taka wypustka plastikowa na końcu. Tak wygląda w całości na zatrzask. No, tutaj, w tym miejscu, gdzie skówka się składa z korpusem, ten brzeg jest na mój gust trochę ostry. Jakbym przesunął mocniej palcem, może by mi coś skórę przeciął, ale no, takie może to wrażenie. Natomiast skówki z tyłu niespecjalnie powinno się zakładać, bo one się kiepsko trzymają, jak widać tutaj wysuwa się, albo ten model jest już tak zużyty, że nie trzyma. Nie miałem innego do porównania, dlatego tak tylko mnie się wydaje, że nie trzyma się ta skówka za dobrze. Jak powiedziałem wcześniej, na naboje i konwertery jest to pióro Standard International. Oczywiście pelikanowe jak najbardziej pasują do niego. Nie specjalnie ciężkie, tak w dłoni leży długość odpowiednia. Porównanie z powyżej Dłafault Centennial, parkerowski sonet, lamy safari i Pelikan 140. Po zdjęciu skówki widać, że to mniej więcej długość soneta, a więc jak dla mnie da się pisać bez zakładania skówki z, z tyłu, waży 33 gramy z jednym nabojem w środku. Długość niecałe 14 cm zamknięte, natomiast otwarte 12,2 mm gdzieś tak. Średnica w najgrubszym miejscu korpusu to 12 mm, natomiast w połowie sekcji mamy cm z niewielkim hakiem. No i teraz zobaczmy, jak to sfatogowane pióro pisze coś mi tu obiektyw gubi ostrość no już ją poprawia piszę cienko to cienka f -ka. nic przy niej nie robiłem taką dostałem i tak piszę tutaj jak docisnę no nie za bardzo się pogrubia i zwiększa przepływ atramentu jak odwrócimy o 180 stopni, pisze jeszcze cienie jako XFK, prawie że. Z przepływem tu, jak na razie, nie widziałem żadnych problemów. Bardzo dobrze podaje atrament. No, mówię, pióro, piórem tym pisze mi się bardzo dobrze. Jedyny minus jest taki, że jest to metal lakierowany, na który bardzo trzeba uważać, żeby go nie podrapać, nie uszkodzić, bo wtedy nie można już nic za bardzo wiele zrobić. Dziękuję za uwagę.